W momencie, gdy na południu Chicago toczy się wojna pomiędzy Brick Squadem a Lamronem oraz innymi sojuszniczymi swetami, we wschodniej części miasta ma miejsce historia dwójki przyjaciół, Lil Herba i Lil Bibiego. Należą oni do setu NLMB. Set ten powstał po przyłączeniu do siebie setów No Limit z gangu PPSN oraz Muskegon Boys GD. Początkowo NLMB oznacza No Limit Muskegon Boys. Z czasem zaczyna być także nazywane Never Leave My Brothers. W pobliżu znajduje się terytorium zwane Terror Town. Jest ono dzielone przez NLMB oraz set Black Moth. Lil Herb już w wieku 8 lat jest świadkiem pierwszego morderstwa, jakie widział. Well, you talked about in an interview that you saw your first murder at 8 years old. Yeah, I was like 8. I was with my mom too. I wasn't just randomly outside. I was with my mom. Okay. What was it like to be that young and just see a body sprawled out in front of you? I don't know. I was thinking about it for like some weeks. It took me a little minute to get over it. You know what I'm saying? I was immune to it. Like at that age, it had me tripping. Like I was scared. You know what I'm saying? Like I was traumatized actually. W wieku 16 lat rzucał szkołę, aby móc zarabiać na ulicy. Jak sam w przyszłości przyzna, był to jedyny sposób, aby jego rodzina mogła zarabiać. Jest to także okres, kiedy Herb na poważnie zaczyna zajmować się muzyką. Jednym z jego najlepszych przyjaciół jest Lil Bibi z tego samego setu. Dobrze grał w koszykówkę i był nazywany Bibi, co nawiązuje do koszykarza Mike'a Bibiego. Bibi i Herb dorastali ze sobą od kiedy byli dziećmi. Jako pierwszy rapować zaczyna Bibi i potem wciąga w to Lil Herba. 20 lutego 2012 roku Lil Herb zostaje postrzelony, gdy wraz z innymi członkami gangu stał przed sklepem alkoholowym. Dwójka innych członków setu umiera na miejscu. Trzech innych zostaje rannych. O tej sytuacji dopowiem w dalszej części filmu. 12 lipca 2012 roku zostaje wydana piosenka Lil Bibiego z Lil Herbem na ficie oraz Capo. Capo za rok dołączy do labelu Chief Keefa. 22 lipca udzielają swojego pierwszego wywiadu. We 4 sierpnia 2012 roku wypuszczają swoją pierwszą bardziej popularną piosenkę, Kill Shit. Sama piosenka stanie się bardzo popularna i przejdzie do historii drillu z Chicago. Za 8 lat schodzący talent z Nowego Jorku, Pop Smoke w piosence Got It On Me zrobi nawet nawiązanie do niej. Niedługo później Lil Herb wypuszcza piosenkę Gangway. Raper z sojuszniczego setu Lil Reese z innej części Chicago nagrywa do niej remix. Producentem tej piosenki jest bliski przyjaciel Herba, DJ L. Z czasem stanie się on bardzo szanowanym producentem z Chicago. Zrobi także bity dla chociażby Polo G, Lil J'a, Lil Bibiego, Rondo No. 9, FBG Ducka, Lil Derka, Fredo Santana czy Juice WRLDa. Bit to Gangway spodoba się Lil Uzi Vertowi, który za 6 lat nagra piosenkę na tym bicie. Free Uzi. What do you think was your defining moment in your career? Like everyone has a moment where they're like, hey, like I'm in the right place, I'm doing the right thing for myself. Oh, it had, well... Yeah, that Drake thing. Because the Drake thing, I mean, it was just like, man, dude was the biggest guy. And he acknowledged what we did musically. You know, so it was good. And Nicki Minaj was good, too. I live my success out through my artists. I don't want to be number one. Being number one, got an X on your back, man. I don't want no X on my back. I just want to be a nice number two, live comfortably, and be able to make an impact on who I can and prepare for the upcoming battle. Wraz z nadejściem nowego roku 2013, 1 stycznia Lil Bibi wydaje piosenkę How We Move. Jednocześnie jest to track zapowiadający jego nadchodzący pierwszy mixtape. 3 miesiące później, 14 marca, pojawia się teledysk do tej piosenki. 19 sierpnia 2013 roku Drake pisze wiadomość do Lil Bibiego, gdzie mówi, że on i Herb są przyszłością. Po tym ich kariera szybko nabiera tempa. W niedalekiej przyszłości udaje im się nawet spotkać. Od tego momentu Herb i Bibi dzięki zyskom z muzyki dostarczają swojemu setowi pieniędzy i broni. 21 września 2013 roku Herb kontaktuje się z LA Caponem w sprawie nagrania wspólnej piosenki. 5 dni później LA zostaje zastrzelony. 29 listopada 2013 roku Lil Bibi wypuszcza swój debiutancki mixtape Free Crack. Na początku nowego roku Bibi udziela wywiadu w radiu Hot 97. I just tell it how I see it basically, like I don't get no heat cause I don't promote it as like it's a good thing, you know. I'm just saying what's going on, you know. Man, I did a lot of hustling, man. That's what I try to make the music about that mostly, but the killing, man, that's what my... I don't want to talk... Lil Bibiemu udaje się dostać do XXL 2014. Tym samym udało mu się skończyć z ulicznym życiem i może się od teraz skupić tylko na muzyce. Ta sama sytuacja dotyczy jego znajomego z sojuszniczego setu, Lil Derka.
Zostaje jednak wybrane tylko dzięki temu, że obecność Young Thuga zostaje anulowana. Herbowi natomiast uda się tam dostać za 2 lata. Jak sam Bibi twierdzi, w ciągu całego jego ulicznego życia został aresztowany ponad 60 razy. W sierpniu 2014 roku robi się głośno o nowym graczu na scenie, Bobim Szmurcie, z hitem Hot. Lil Herb robi remix do tej piosenki. Rok później, w 2015 roku, Lil Herb zmienia ksywkę na G Herbo. Jak sam później będzie tłumaczyć, zrobił to, aby podkreślić swoją przemianę. Literką G przezywają się respektowani liderzy w gangach. Kilka miesięcy później wydaje mixtape Bowling Like I'm Kobe. Tytuł nawiązuje do jego zmarłego przyjaciela Kobe'ego. Okładka przedstawia G Herbo siedzącego nad jego grobem. Kobe został zastrzelony 10 sierpnia 2013 roku. Strzelały do niego 2 osoby. Pierwszą jest posta z setu Lakeside. Za zabójstwo Kobe'ego sam zginął 5 miesięcy później. Drugi wspólnik posta trafił w Kobe'ego, lecz decydujący strzał oddał posto. To dlatego Herb go nienawidzi i często disuje go nawet po śmierci. Można go porównać do Tuki, który często jest disowany przez wrogie sety. Tak samo Herb disuje posto. Drugim strzelcem był członek setu KTS, który był przezywany postrachem Chicago. KTS Vaughn. KTS oznacza Kill to Survive. Znakiem rozpoznawalnym KTS są zakryte usta jedną dłonią, a drugą ułożenie palców na wzór pistoletu i przełożenie ich do głowy. Można powiedzieć, że jest to gang sign KTS. Największym przeciwnikiem KTS jest NLMB, czyli właśnie set Lil Herba i Lil Bibiego. Innymi wrogimi setami jest ABK i Circon City. Członkowie ABK są odpowiedzialni za morderstwo rapera Shooza Shellza. Shells miał ostrzelaną całą twarz. Nawet gdy był już martwy, strzelcy oddali w jego głowę kilka strzałów z bliskiej odległości. Była to zemsta za morderstwo Yogiego, którego zabił właśnie Shells w podobnie brutalny sposób. Z kolei Shells zrobił to, ponieważ Yogi zabił jego brata. Sojuszniczymi setami KTS są Pocket Town, Black Mob, Death Row, Lakeside oraz MTG. Z Pocket Town pochodzi Lil Les. Stracił on oko w strzelaninie i nosił opaskę. Jest również powiązany z Jarrow City oraz Joe City. Mieszkał tam Pac-Man, który jako pierwszy nazywał swoją muzykę drillem. MTG są odpowiedzialni za śmierć Capo w 2015 roku, członka Glock Gang, wytwórni Chief Keefa. NLMB było otoczone z każdej strony wrogimi setami. Byli atakowani każdego dnia. Warto powiedzieć, że NLMB utrzymywali przyjacielskie stosunki z 600 oraz Oblokiem. KTS Von jest uznawany za najlepszego członka KTS. Kiedy ma dopiero 13 lat, jego kuzyn Zico zostaje zastrzelony w 2008 roku. Sprawca Eki próbował uciec z Chicago, lecz został zatrzymany przez policję. Zico nie był członkiem KTS, lecz Young Money 051. Do tego setu należał również brat Tuki, Lil Mark. Stworzył on piosenkę Zico World dedykowaną Zico. W 2011 roku Von zaczyna bardziej angażować się w uliczne życie. Jego pierwszą ofiarą jest Gotti z setu 8x13 9 kwietnia 2011 roku. Von się tym szczyci i nosi nawet koszulkę z napisem Don't Go Gotti. Za rok, w sierpniu 2012 roku, na chicagowskiej scenie zrobi się głośno o disach Lil George'a z Brick Squadu. Von nawiąże do jego piosenki I Got The Stack na swoim Twitterze. Gotti został zastrzelony w aucie na ulicy, a Von strzelał do niego z innego auta. Swoich kolejnych 2 morderstw dokonał 20 lutego 2012 roku. Na skrzyżowaniu ulic East 79th Street i Essex Avenue stała grupka członków NLMB. Von podjechał autem i zaczął strzelać w ich kierunku. Zmarły wtedy 2 osoby. 19-letni Rock i 53-letni Alamo. 4 inne zostały ranne, w tym nieznane wtedy szerszej publiczności Lil Herb. W tamtym momencie jedna z kul przeleciała centralnie nad głową Herba. The bullet went like through my head, like I had my head on like on some Swiss Beats type shit. And the bullet like went through my head, like through the top of my head, you know what I'm saying? And so you took your hat off, or I guess the hat flew off, No, the hat flew off. If I had my head on like this, I probably would have got shot in the head, or it might have flew past. I don't know how, it was just God, I guess. Za 4 lata nagra piosenkę East Side Story, w której co chwilę nawiązuje do sytuacji z przeszłości. Powiedział tam R.I.P. Alamo. 24 października 2012 roku Von, jego przerodni brat Dre oraz w przyszłości znienawidzony przez Herba Posto zatrzymują 4 członków NLNB w McDonaldzie. W tym przyjaciela Herba, Kobe'ego. Von postanawia wyjąć kamerę i wszystko nagrywać. Dre każe 17-letniemu Cairo powiedzieć fuck wrong, którego Von zastrzelił kilka miesięcy wcześniej. Ten odmówił i Dre złamał mu szczękę. Po całym zajściu członkowie NLMB oddają strzały. Posto zostaje postrzelony w ramię. KTS zaczynają uciekać, a po powrocie do domu Von wrzuca nagranie do internetu. Za 3 lata Herb w piosence Back at It Part 3 nawiąże do tej sytuacji. Z czasem KTS Von zostaje nazywany postrachem Chicago. Często wyzywa zmarłe osoby z wrogich setów, szczególnie swoje ofiary. Raz wyzywa matkę jednego przyjaciela Lil Herba, Faiza. Została ona zgwałcona i zamordowana, gdy była w ciąży. Sam Faiza zmarł w 2010 roku i po jego śmierci jego przyjaciele zaczęli nazywać swoją dzielnicę Faizoland. Debiutancki mixtape Lil Herba, który będzie miał miejsce w 2014 roku, zostanie nazwany na jego cześć Welcome to Faizoland. Warto powiedzieć, że bliskim przyjacielem Faizo był także EBK Juvie. W przyszłości zasłynie z piosenki Pistol Gang.
W momencie, gdy Faisal zmarł, Juvie miał 15 lat i był to jego czwarty przyjaciel, który odszedł. Jak sam się przyznał, po jego śmierci Juvie zaczął myśleć, jak chciałby, żeby wyglądał jego pogrzeb. Opowiedział to nawet swojej mamie. W maju 2014 roku został skazany na 18 miesięcy w zawieszeniu za posiadanie broni. Rzekomo rok później, w 2015 roku, miała miejsce sytuacja, kiedy nagrał filmik na Instagrama, gdzie mówił, że zastrzeli kogoś na 122nd Street. Chwilę później faktycznie doszło do strzelaniny w tym miejscu, gdzie jedna ofiara została ranna, lecz nikt nie zginął. Półtorej godziny po zdarzeniu Juvie został postrzelony w kostkę. Dwa lata później zostanie skazany na 6 lat więzienia za tą sytuację. Udało mu się wyjść na wolność 4 września 2020 roku. Wrócił do kariery muzycznej i po miesiącu wypuścił First Day Out. Po wyjściu z więzienia odniósł się do tej sytuacji i powiedział, że to nieprawda. Nie zachował się ten filmik z Instagrama i uznaje się go za zaginiony. Innym wartym uwagi trackiem Juviego jest 78th Anthem ze Smoke Devonem na ficie. W teledysku przejawiają się Kobe oraz Cairo. Wracając, KTS Vona zaczynają bać się nawet członkowie jego własnego setu. Niektóre źródła podają, że pobił dziewczynę, która słuchała Lil Herba. King Von z O-Bloku wrogiego setu KTS zaczyna negatywnie odnosić się do zachowań KTS Vona w sprawie kobiet. KTS Von odpowiada mu na Instagramie, żeby zajął się swoimi sprawami. 5 dni po sytuacji w McDonaldzie Von i jego brat Vinny czekają na jednego członka NLNB, Biglosa, przed jego domem. Gdy ten wraca do domu, ci oddają w jego kierunku strzały. Tym samym KTS Von dokonuje swojego kolejnego, czwartego morderstwa. Zrobili to najprawdopodobniej za postrzelenie Posta w ramię. 11 listopada 2012 roku KTS Von wypuszcza swoją pierwszą piosenkę z teledyskiem, No Love. Tydzień później wydaje kolejną, Turn Up. Tuż na początku 2013 roku, 26 stycznia, zostaje zastrzelony przyjaciel Vona, KTS Ronnie Moe. Aby go upamiętnić, Von tatuuje sobie jego imię nad prawą brwią. 4 kwietnia 2013 roku Herb i jego przyjaciel Mad Max spotykają na ulicy dwóch członków Lakeside, czyli sojuszniczego setu KTS. Jednym z nich jest Lolo, w którego Mad Max strzela kilka razy, gdy ten próbuje uciekać. Drugi z nich zostaje postrzelony w kostkę przez Herba. Tutaj zdjęcie, gdy jest przenoszony do karetki. Lolo zostaje przewieziony do szpitala, gdzie w godzinach wieczornych zostaje potwierdzony zgon. Po jego śmierci Lakeside zmienia nazwę na Lolo World. Po tej sytuacji Von zaczyna planować zemstę. 25 maja 2013 roku jeździ po ulicach i szuka członków wrogich setów. W ten sposób napotyka się na Pharaoh z setu Circon City. Jest on przed swoim domem w drodze, aby wyrzucić śmieci. Gdy Von go zobaczył, wyszedł z auta i strzelił 8 razy w samą jego głowę. Po prawie miesiącu od tego zdarzenia Von zaczyna pisać tweety, gdzie przezywa Pharaoh smażoną twarzą. Nawiązuje do tego, że po tym jak oddał 8 strzałów w samą jego głowę, nic po niej nie zostało. Pharaoh jest jego piątą ofiarą. Nie była to jednak zemsta za śmierć Lola. Ferro był ze Circle City, a Von szukał kogoś z NLNB. 10 sierpnia 2013 roku Herb, Cairo i Kobe wracają z nocnej imprezy. Zatrzymują się do McDonalda. Dokładnie tego samego, w którym kilka miesięcy wcześniej brat Vona, Dre, złamał Cairowi szczękę. O 4 rano Kobe mówi, że wraca do domu na nogach. Po przejściu 100 metrów podjeżdża do niego samochód, w którym znajduje się Von, Posto oraz KTS Rio, który jest kierowcą. Von strzela do Kobe'ego kilka razy z auta. Posto wychodzi z niego i kilka razy strzela w głowę Kobe'ego. Następnie odjeżdżają. W ten sposób zmarł Kobe, któremu Herbo za 2 lata zadedykuje cały mixtape. Za to morderstwo Posto zostaje aresztowany 5 października 2013 roku. Miesiąc później, 18 listopada, wychodzi na wolność najprawdopodobniej za brak dowodów. 5 dni później Mad Max, ten sam, który kilka miesięcy wcześniej zastrzelił Lola, oraz inny członek NLMB, Crazy James, chodzą w okolicy domu Posto. Jak tylko udało im się go znaleźć, wystrzelili w jego kierunku strzały. Nie wiadomo, który z nich był tutaj strzelcem. Postanowili, że zrobią to samo, co Posto zrobił Kobe'emu i strzelili mu kilka razy w głowę. Na początku 2014 roku Von zostaje zatrzymany do więzienia i wypuszczony po pół roku. Niedługo po tym, jak wychodzi na wolność, Crazy James oraz inny członek NLMG spotykają Vona na ulicy. James zaczyna do niego strzelać i trafia go w miejsce pod klatką. Potem ucieka. Von trafia do szpitala, gdzie uznaje się, że ma niskie szanse na przeżycie, ponieważ pocisk trafił blisko serca. Przechodzi kilka operacji i po kilku tygodniach wychodzi ze szpitala. Wstawia zdjęcie na Instagrama z podpisem, że wrócił. 10 kwietnia 2015 roku wypuszcza piosenkę Street Life. W teledysku widać jego opatrunek po ranie postrzałowej. Wstawia na Instagrama filmik, jak robi wycieczkę po Lambronie, wrogim secie, do którego należy m.in. Lil Durk. 2 tygodnie później wypuszcza piosenkę Kill to Survive. Jest to jego najpopularniejszy track. W teledysku jeden z członków KTS nosi bluzę z napisem Jebać twoich zmarłych ziomków. Pojawiają się tam Faisal, Gotti, Kobe czy Rock. Tutaj zdjęcie, jak w 2015 roku KTS Von połączył się z G Herbo na FaceTime'ie. Niestety nie zachował się zapis tej rozmowy. Trzeciego czerwca 2015 roku wstawia kilka zdjęć na Instagrama, jak robi Lin. Następnie około godziny 2 po południu idzie sam przez ulicę South Ellis Avenue. Podjeżdża do niego samochód, z którego zaczynają padać strzały.
Von zostaje trafiony kilka razy w ciało i jeden raz w głowę. Umiera na miejscu w wieku 21 lat. Są różne teorie, kto mógł być zabójcą Vona. Różne sety przysługują sobie jego zabójstwo. Większość podejrzanych o to już jednak dziś nie żyje. Katie Von jest przez wielu uznawany za niebezpieczniejszego członka gangu z Chicago. Z czasem Bibi coraz bardziej zmierza w stronę zarządzania własną wytwórnią i zajmowania się biznesem niż tworzeniem nowej muzyki. Jego brat G-Money poleca mu mało znanego rapera z podziemia, Juice WRLD. Tym samym Juice dołącza do labelu Bibiego Greater Productions we wrześniu 2017 roku. Już za kilka miesięcy będzie podbijać scenę. 28 lutego 2020 roku G-Herbo wydaje album PTSD. Na okładce trzyma zmienioną flagę Stanów Zjednoczonych. W miejscu 50 gwiazd oznaczających 50 stanów znajduje się 50 podobizn jego zmarłych przyjaciół. Jeżeli doceniasz moje filmy, zapraszam na Instagrama, grupkę na Facebooku oraz Discorda.